Latoszyn Zdrój wciąż się rozwija. Powstają nowe inwestycje. W ubiegłym roku w uzdrowisku Latoszyn wybudowana została tężnia, pijalnia, miejsca muzykoterapii i ścieżki ruchowe. Od niedawna w przychodni zdrojowej można korzystać ze specjalistycznych inhalatorów. Przy basenie siarczkowym zamontowano dwie sauny, a w parku można posilić się kawą, ciastkiem czy innymi pysznościami z food trucka. Kolejnym etapem jest wybudowanie hotelu. Dzięki temu do Latoszyna będą mogli przyjeżdżać kuracjusze z całej Polski. Wójt Stanisław Rokosz potwierdził, że taki pensjonat powstanie już niedługo. Tam, gdzie wykupiliśmy teren, obok powstanie po prostu pensjonat przez osobę prywatną i w sumie gdzieś na 120 będzie osób, także to już będzie dużo. W tym roku będzie rozpoczęcie, a w przyszłym roku zakończenie. W niedalekiej przyszłości powstaną także nowe atrakcje dla dzieci. Tam, gdzie planowaliśmy budowę hotelu i to bardzo dużego, jest zmiana. Uważamy, że należy udostępnić pod rekreację, bo takie zapotrzebowanie jest. Między innymi po prostu tyrolka, różne zjazdy rynnowe, spinaczkowe, ale i nawet część terenu przeznaczać się po prostu do takiej rekreacji, no nazwijmy po prostu taki stok, no słoneczny stok tam by było, bo jednak patrząc po prostu to dużo dzieci, dużo młodzieży, a dla nich po prostu no musi być ten układ dynamiczny. To nie wszystkie planowane inwestycje w Latoszynie Zdroju. Również czekamy, jeśli w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska będzie uruchomiony program na odwierty, dlatego że tam mamy po prostu zlokalizowane te ciepłe wody, około 70 stopni i to jest ta przyszłość. Ma też powstać wioska galicyjska, użytkowa, na przewężeniu tras leśnych między Grabówką a Magą. Będzie to kolejne miejsce po pensjonacie, przeznaczone dla turystów, kuracjuszy i wszystkich tych, którzy lubią tego rodzaju wypoczynek.